Dziękujemy, że przyszliście na to pierwsze spotkanie cyklu, który jest kontynuacją poprzedniego cyklu prowadzonego przez Ksawera Gostończyka. I teraz przejmujemy to w ramach nadal rozmów o książkach dotyczących przestrzeni, który nazwaliśmy Zapis Przestrzeni, które będę w tym roku prowadzić ja z ramienia kwartelnika Rzut. I pierwszą książkę, którą wybrałam do tego cyklu, to była książka... Ogólnie celem cyklu jest to, żeby jednak omawiać jakieś książki, które się pojawiają, z którymi jesteśmy na bieżąco, trochę je przedstawiać, ale na początek tego cyklu wybrałam książkę, która była wydana już dobrych kilka lat temu, 4 lata temu. W 18 roku. Czyli nawet 5 lat temu, ale po prostu wydawała mi się bardzo adekwatna do tego miejsca, bo jest to książka o Żoliborzu, ale Żoliborzu tworzonym właśnie jako dobro wspólne, dobro sąsiedzkie i o idei osiedla społecznego, które no jest tu też mocno obecne na Kole, które zresztą było kontynuacją działań tych samych osób. Ale też sama ta książka próbuje opisać, czy próbuje jakby podejść do tego Żoliborzu z podobnego punktu widzenia, który mam nadzieję będzie się przewijał przez cały ten cykl, to znaczy czy te zapisy przestrzeni, czy jakby te wszystkie idee, o których mówimy, można je praktykować i w jaki sposób, czego się możemy z tego nauczyć i w jaki sposób tworzyć i podchodzić do idei, żeby no, one miały wpływ na rzeczywistość. I tu nasza gościni zaproszona Magdalena Matysek-Imielińska na pewno będzie miała o tym dużo do powiedzenia, nie tylko w kontekście tej książki, ale też dalszych badań, które prowadzi w tym zakresie. Witamy. Witam serdecznie. Dziękuję Państwu za przybycie, poświęcenie czasu w ten wtorkowy wieczór. Bardzo niesprzyjająca do wyjścia z domu pogoda. Tym bardziej dziękuję, że Państwo przyjęliście nasze zaproszenie. I chciałam zacząć od czegoś, od czego Ty też zaczynasz w tej książce, czyli od tego, czym jest historia preposteryjna. To też jest słowo, którego się nauczyłam. Czyli z tego, co piszesz, historia preposteryjna, czyli oglądanie jakichś przykładów działań z punktu widzenia dzisiejszego. Czy możesz coś więcej o tym powiedzieć i dlaczego akurat Żoliborz trafił na twoje badawcze pole zainteresowań? No tak, historia preposteryjna to jest też pewnego rodzaju metoda badań. Ona po prostu polega na tym, że szukamy historii z przeszłości po to, żeby coś opowiedzieć o przyszłości. Ale ta historia z przeszłości, żeby mogła być opowiedziana właśnie w taki sposób, żebyśmy się coś dowiedzieli o przyszłości, musi być nałożona współczesna perspektywa na to. Czyli jakby ja postanowiłam powiedzieć historię Żoliborza, którą na przykład żoliborzanie znakomicie znają, którą na przykład miłośnicy Warszawy znakomicie znają, która też została opisana przez etnografów w takim etnograficznym opisie, albo opisie historycznym, albo opisie z zakresu historii sztuki, czy historii literatury. To są opisy wycinkowe, czy literatury właśnie, czy takie etnograficzne, czy architektury. I one są z punktu widzenia historii pisane. Natomiast ja pomyślałam, że spróbuję tą historię opowiedzieć tak, jakby ona się działa współcześnie. Czyli kiedy na przykład mówię o tym, że grupa lewicowych
socjalistów, spółdzielców, założyła w 21 roku Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową po to, żeby umożliwić mieszkańcom, robotnikom godne życie, to nie mówię o działaczach socjalistach, tylko mówię o aktywistach miejskich. I jakby próbuję tą historię pokazać z tej perspektywy współczesnego, neoliberalnego problemu mieszkaniowego i traktuję klasę robotniczą wtedy bardzo szeroko. To znaczy traktuję na przykład nas wszystkich jako tych, którzy no, nie jesteśmy posiadaczami kapitału, tylko po prostu jesteśmy pracownikami i mierzymy się z gigantycznymi problemami mieszkaniowymi, też bardzo często dzisiaj nie umiejąc mieszkać. Więc mówię na przykład o projekcie emancypacyjnym, że mieszkanie było projektem emancypacyjnym, emancypującym mieszkańców, który sprawił, że oni z lokatorów, zwykłych lokatorów, stawali się obywatelami miasta. Więc jakby nakładam na tą historię zupełnie współczesną perspektywę po to, żeby pokazać, że to, co się działo w przyszłości, też jest w naszych rękach, że skoro to było wtedy możliwe, to i dzisiaj jest możliwa taka sytuacja, w której my jesteśmy w stanie jakoś uporać się z no właśnie jakimiś problemami publicznymi czy systemowymi. I no w zasadzie ta historia prepostoryjna na tym by polegała. Czyli podsumowując, tłumaczę, wydobywam z przeszłości historię, która być może jest znana, ale ją współcześnie interpretuję, na nowo interpretuję, też traktuję ją całościowo, czyli nie, to nie jest książka z obszaru historii architektury czy z obszaru historii sztuki, chociaż dużo tu jest o architekturze. To też nie jest książka socjologiczna czy antropologiczna. No właściwie opowiadam ją tak, jakby ją opowiadała osoba współczesna, tak jakby ona się działa współcześnie, z pytaniem, co my z tej historii możemy dalej wyciągnąć. No właśnie mówisz, że opowiadasz to ją tak, jakby to dzisiaj było możliwe. I chcielibyśmy oczywiście tak wierzyć, że jakby na taką skalę jesteśmy w stanie znowu jako aktywiści wprowadzać zmiany, ale też używasz, to, że coś jest możliwe, jest bardzo nęcącym sformułowaniem. I drugą jakby metodą, którą tutaj angażujesz w rozumienie tego Żoliborza, jest pojęcie utopii jako metody badawczej, czy utopii w ogóle jako perspektywy patrzenia na jakąś ideę. Czy utopia może być praktyczna? Czy utopia jakby sama w sobie nie zakłada jednak tej pozostawania na poziomie idei? No to jest ważne pytanie, dlatego że po upadku żelaznej kurtyny, po tym upadku dwupodziału świata, po zakończeniu zimnej wojny, po tym jak rozpadł się blok wschodni i zdemokratyzował, my przestaliśmy myśleć o utopiach. To znaczy zrozumieliśmy, że utopie są niebezpieczne, że są mrzonką, że zawsze prowadzą do totalitaryzmów, że utopie zawsze są totalne, że są jakimś takim zatrzymaniem w czasie, że są poza czasem i miejscem, czyli gdzieś na jakiejś wyspie w czasie nieokreślonym, bez historii, bez przyszłości itd. Więc myślimy o utopiach w bardzo, bardzo klasyczno-świeceniowy sposób. I po doświadczeniach historycznych też w negatywny sposób. Ale zdaje się, że bez utopii nie można żyć. To znaczy utopie są nam potrzebne do tego, żeby wyobrażać sobie lepszy świat. Jeżeli, a wierzę w to, że ja jestem przedstawicielką humanistyki krytycznej, no to krytycznie oglądam rzeczywistość i zastanawiam się, jaka ona mogła, co mogłoby się wydarzyć, żeby ona była lepsza. I szukam no właśnie takich rozwiązań, które sprawiają, że gdzieś w jakimś miejscu, w jakimś czasie jakąś rzeczywistość udało się zmienić. I oczywiście, kiedy myślę o utopii, to nie myślę o niej w sposób totalny. To znaczy nie myślę tak, jak myślano kiedyś, że to jest totalny projekt, że to ma być totalna zmiana społeczna, że to jest jakiś nowy człowiek w nowym świecie.
Homo Sovieticus czy coś takiego. Raczej myślę o utopii w miękki sposób, to znaczy w takim, myślę o utopii jako nadziei, jako takiej nadziei, która nam po prostu pozwala wyobrażać sobie przyszłość lepszą. I jest taka badaczka, Rebeka Sam. To jest dziennikarka, a ta badaczka, która tą utopię S Method, to jest long COVID właśnie, to się nazywa. Omawianie książki sprzed 5 lat. Ale chyba to nie jest ważne, jak ona się nazywa, jest w każdym razie taką badaczką, która... Levitas. Ruth Levitas, dziękuję, która mówi, że utopia jest po prostu metodą i ona ma taką perspektywę, żeby na to wybierać jakieś utopie, które są utopiami literackimi, programami politycznymi, tekstami piosenek, takimi mikroutopiami, w których znajduje się jakąś ciekawą perspektywę, w której ludzie wyobrażają sobie jakieś lepsze życie. I oczywiście to nie chodzi o to, żeby zmieniać właśnie, tak jak mówiłam, całą rzeczywistość, ją totalizować. Natomiast bardzo współczesna dziennikarka Rebeka Solnit, ona napisała taką książkę Nadzieja w mroku. Bardzo gorąco Państwu polecam tą książkę Nadzieja w mroku, bo ona właśnie mówi, że no jeżeli będziemy myśleć, że nie ma alternatywy, no to zostawimy świat bez zmiany, że on po prostu taki będzie, że to jest jakby cały czas reprodukcja stanu zastanego. Natomiast utopia właśnie, która pozwala mieć nadzieję, to nadzieja jakby napędza nas do działania i wtedy okazuje się, że po prostu pewne rzeczy są możliwe. I ona analizuje, Rebeka Solnit analizuje właśnie jako taką perspektywę nadziei w mroku, między innymi na przykład ruchy Occupy Wall Street, różnego rodzaju ruchy rdzennych mieszkańców południowej Afryki. No, pokazuje, że my musimy myśleć o przyszłości w taki sposób, który jest właśnie sposobem utopijnym, żeby wyobrażać sobie po prostu lepszą przyszłość. I oczywiście jest to inne myślenie niż to myślenie takie tradycyjne, prawda? No, że właśnie utopia jest czymś zawieszonym w czasie, bez miejsca i totalna. Mhm. Też jeżeli ktoś ma jakieś pytanie, to oczywiście zapraszamy. Niech to będzie taka w miarę otwarta formuła. I teraz się zastanawiam, bo wydaje mi się, że raczej wszyscy mniej więcej znamy ten przykład Żoliborza, więc może nie ma sensu rozmawiać o właśnie samej tej historycznej historii Żoliborza, ale zastanowić się nad tymi działaniami przez pryzmat tego, o czym przed chwilą mówiłyśmy, czyli właśnie w jaki sposób te utopie były wprowadzane w życie, bo mam wrażenie, że zachodził tam być może też jakiś taki konflikt w momencie jakby że była tam jednak pewien pomysł na stworzenie nowego człowieka, czyli jednak narzucenie tej utopii osobom mieszkającym tam, że nie było, że czy wyjątkowość Żoliborza polega właśnie na tym, że to nie były po prostu tanie mieszkania postawione, tylko jednak miał być tam stworzony jakiś sposób życia. I jak ty widzisz ten problem znalezienia równowagi pomiędzy tymi ideami społecznymi, a po prostu zwykłymi ludźmi i też pomiędzy pewnego rodzaju prawem do prywatności tych ludzi, a jednak próbą stworzenia życia wspólnotowego? To pytanie, ono jest bardzo trudne, ponieważ odpowiedź na nie wymaga jakby takiego podwójnego kodowania. To znaczy ono ma takie dwa dna. Kiedy budowano osiedle, mówimy Żoliborz jako dzielnica, ale wiadomo, że na Żoliborzu były i wille wojskowe i właśnie tak zwany Czerwony Żoliborz, czyli Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa. I generalnie to, czym ja się zajmuję oczywiście, jest Warszawską Spółdzielnią Mieszkaniową, która mieści się w dzielnicy Żoliborz. I
kiedy w 20-tych latach ci właśnie lewicowi aktywiści, czyli ci działacze spółdzielczy, postanowili, że no właśnie założą spółdzielnię mieszkaniową, to od samego początku wierzyli w to, że ona ma być spółdzielnią robotniczą, znaczy ma być mają być mieszkania dla robotników, tanie mieszkania, na tyle tanie, żeby tych robotników było na to stać. I była to odpowiedź na głód mieszkaniowy. To znaczy wtedy, no, przypomnę krótką historię, Polska była po zaborach i po I wojnie światowej, czyli była totalnie zrujnowana, z szalejącym kapitalizmem, z absolutną samowolą, jeśli chodzi o taki właśnie dziki kapitalizm, z samowolą budowlaną i z absolutnym brakiem zabezpieczeń socjalnych. W związku z tym domy dla bezdomnych, dzieci bezdomne, wynajmowane kątem w jednej czynszówce 8 rodzin, to było tak zwane kątnictwo, więc te wszystkie warunki, które były, a cały czas do Warszawy napływały nowe rzesze nowej klasy robotniczej migrujące ze wsi, sprawiało, że po prostu w Warszawie no nie było tych mieszkań, nie, w ogóle w Polsce nie było mieszkań, nie było gdzie mieszkać. W tym samym czasie we Frankfurcie nad Menem Ernst Mayr rozwija takie laboratorium miejskie, czyli buduje całe osiedla rzesze, osiedla rodzin robotniczych. I w tym samym czasie też Le Corbusier buduje wspaniałe osiedle domków jednorodzinnych dla robotników. One są przeszklone, oświetlone, znakomite i wprowadzają się do tego osiedla Pesak zbudowanego przez Le Corbusiera, wprowadzają się robotnicy, którzy kompletnie nie umieją w tych swoich domkach jednorodzinnych mieszkać. I te przeszklone ściany są zamurowywane, zastawiane jakimiś serwantkami, komodami pluszowymi, sofami. Hodowane są jakieś zwierzęta gospodarskie w tych domach. Ci robotnicy kompletnie nie umieją tam mieszkać i tak naprawdę po kilku latach to osiedle upada, tak się degraduje i fizycznie, i moralnie. W tym samym czasie właśnie powstaje Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa i ci aktywiści, oni doskonale wiedzą, że tych robotników trzeba nauczyć mieszkać. Mieszkać higienicznie, mieszkać w takich warunkach, które, no wyobraźcie sobie Państwo, że jest 8 rodzin, która wynajmuje czynszowe mieszkanie, które muszą się zmieniać, te rodziny, jedni pracują na nockę, drudzy pracują w dzień właśnie tak, żeby mogli się zmieniać, jedni śpią, a drudzy pracują. Dzieci muszą być cały czas na podwórku. Te rodziny, często ten pokój jest podzielony tak, że niektóre rodziny w ogóle nie mają dostępu do świeżego powietrza, do okna, do bieżącej wody i tak dalej. I moralnie, no po prostu zero intymności. Na podwórkach studnia, gdzieś w podwórku jakieś chlewiki, króliki, kury i tak dalej. Ci ludzie przenoszą się do mieszkań, w których jest bieżąca woda, w których jest kotłownia, są ciepłe kaloryfery, jest prąd, jest gaz, no i oni muszą się nauczyć po prostu mieszkać, tak? Oni przyjeżdżają z tymi królikami, wsadzają te króliki do wanny i tam chcą króliki hodować. W mieszkaniu, które ma 24 metry, próbują w wielkich kotłach prać bieliznę i ją wieszać w kuchni, która za chwilę w ogóle nie jest w stanie się przewietrzyć. No, śpią razem z tymi dziećmi. Pojawiają się ci aktywiści, którzy mówią, że mają te założenia modernistyczne, że mieszkanie musi zapewnić intymność mieszkańcom, że jednym z mieszkańców jest dziecko, które musi mieć odrębny pokój od rodziców, że mieszkanie jest tą sferą intymności, ale również sferą, gdzie no, reprodukujemy swoje siły wytwórcze, czyli po prostu odpoczywamy, że mieszkanie jest tą sferą, która ma zapewnić życie rodzinne i oderwanie od tego, co społeczne, że mieszkanie musi być jasne, przewietrzone, higieniczne, czyste. I
Tego wszystkiego ci spółdzielcy, ci założyciele spółdzielni próbują nauczyć mieszkańców. Próbują nauczyć ich również tego, że oni nie są tylko i wyłącznie lokatorami, tylko że są odpowiedzialni za swoje mieszkania i nie tylko dbałość o więzi takie rodzinne w domu, ale również dbałość o więzy sąsiedzkie jest ważna, bo ona po prostu pozwala jakoś się otworzyć no i stać się w ten sposób obywatelem. W związku z tym wprowadzają różnego rodzaju programy, które mają na celu zaangażowanie tych mieszkańców. Programy w postaci właśnie wspólnego uprawiania ogródków, konkursy na najlepiej urządzony ogródek, wspólne sprzątanie klatek schodowych, ale też starają się uniknąć takiej sytuacji, w której jest jakiś zarząd spółdzielni i jacyś mieszkańcy i taka duży dystans społeczny. W związku z tym budowane są bloki, zespół bloków to kolonie, zespół kolonii to cała spółdzielnia. No i teraz każdy blok ma swojego opiekuna, swojego delegata klatkowego. Najpierw jest delegat klatkowy, potem jest opiekun bloku, potem jest opiekun kolonii. Tak? Czyli jakby mamy tą stopniowalność i w ten sposób wypełniona jest ta luka, która by powstała, gdyby tego nie było. To znaczy ona po prostu byłaby takim dystansem, że jest jakaś władza i jacyś ludzie. Mamy tutaj, ci delegaci są wybierani w wyborach przez mieszkańców i oni się tymi mieszkańcami do pewnego stopnia opiekują. No i ten stopień oczywiście jest dyskusyjny. Bo jeżeli pojawiają się pluskwy i karaluchy w domach, no to są inspekcje w mieszkaniach. Jest określony regulamin, że na przykład nie można prać w domu, dlatego że w mieszkaniu 24-metrowym zaraz będzie stęchłe powietrze, pleśń i tak dalej. Nie można gotować w wielkich kotłach, prawda, pościeli, poszewek i tak dalej. W związku z tym jest wybudowana pralnia spółdzielcza. Jest wybudowane kąpielisko, gdzie można po prostu wziąć prysznic, wykąpać się, bo niektóre mieszkania mają po prostu bardzo skromną łazienkę. Jest cały taki program zapewniony, właśnie tutaj na tej ścianie jest napisane, co to są urządzenia społeczne, taki cały program urządzeń społecznych, czyli tych wszystkich udogodnień, których nie może być w mieszkaniach, dlatego że one są po prostu małe, z których możemy wspólnie korzystać. W ten sposób tworzą się takie przestrzenie nie prywatne i publiczne, tylko takie przestrzenie intymności i przestrzenie interakcji. Przestrzenią intymności jest oczywiście mieszkanie, ale mieszkanie mieści się w obrębie przestrzeni interakcji. Czyli mieści się na klatce, na osiedlu, na wspólnym, prawda, w tym wspólnym gospodarowaniu podwórkiem. Wychodzimy z mieszkania jako mieszkańcy i stajemy się współsąsiadami. No właśnie, jakby z jednej strony myślę, że te takie aspekty higieniczne łatwo zrozumieć, to znaczy, że tego się trzeba nauczyć i w pewien sposób, przynajmniej z dzisiejszej perspektywy, mamy no taką zrozumienie tego aspektu po prostu wymagań higienicznych, zwłaszcza po 3 latach pandemii, że rozumiemy, że pewne rzeczy można wymuszać na ludziach. Ale jakby ta, jednak to miało być stworzone jako osiedle społeczne i teraz ten aspekt bardziej partycypacji i jednak pewnego zaangażowania, może nie bezpośrednio w politykę, ale jednak właśnie w takie, no w taką ideę, że wspólnotowości, czy nie był trochę wymuszany i jakie narzędzia mogły być tam stosowane i też z drugiej strony jakby czy wszyscy bezboleśnie się temu poddali. No, oczywiście, że nie. I tu dziękuję bardzo. Tutaj rzeczywiście moglibyśmy powiedzieć, że to gdyby się wszyscy bezboleśnie temu poddali, to byłaby utopia. Oni, żoliborzanie, trochę mieli świadomość tego, że uczestniczą w jakimś eksperymencie społecznym. Oni jakby no, byli pionierami, w związku z tym mieli poczucie, że uczestniczą w jakimś eksperymencie i czasami nawet wprost pojawiały się takie określenia jak utopia
Republika Żoliborska czy nawet Falanster. Ale to osiedle, one cały czas, to nie było tak, że był jakiś z góry określony projekt i wszyscy musieli się mu podporządkowywać, tylko mieszkańcy jakby wyrażali swoje głosy sprzeciwu i bardzo wiele rzeczy było negocjowanych. Bardzo wiele rzeczy było cały czas na bieżąco tworzonych. W tym sensie to jest taki, to był taki proces. To nie był założony projekt, który został zrealizowany, tylko proces, w którym konsensualnie dochodziło się wypracowywało się jakiś styl zamieszkiwania. No, może, żeby odpowiedzieć na to pytanie o tą wspólnotowość, to muszę powiedzieć, że ci, którzy zakładali warszawską spółdzielnię mieszkaniową, między innymi Teodor Teplitz, ale również Adam Pruchnik, oni wierzyli w to, że spółdzielczość nie jest neutralna. To znaczy oni byli zaangażowani politycznie i mówili, że spółdzielczość jest antykapitalistyczna, że ona jakby hamuje te procesy wyzysku kapitalistycznego, że spółdzielczość jest takim procesem, w którym nikt nie jest posiadaczem, znaczy wspólnota jest po prostu posiadaczem. My jako spółdzielcy posiadamy prawo do zajmowania lokalu, prawda, ale nie jesteśmy jego właścicielami. W związku z tym jakby w ogóle to jest taki nowy sposób myślenia jakby poza właśnie tą utartą kategorią kapitału, posiadania, zysku, czynszu i tak dalej. I teraz, żeby znaleźć do tego pewnego rodzaju jakąś formę legitymizacji, uzasadnienia, to dlaczego w zasadzie to, co nas łączy, no łączy nas ta wspólnota, prawda? Łączy nas to, że my wspólnie tutaj coś posiadamy i to jest nasze dobro wspólne. Nie da się tego dobra podzielić, rozdzielić, nikt nie jest właścicielem tego odrębnego mieszkania ani kawałka podwórka, tylko my wszyscy. W związku z tym trzeba zbudować tą tożsamość my. I ta tożsamość my, ona jest właśnie budowana poprzez różnego rodzaju rytuały. Obchodzone rocznice powstania spółdzielni, obchodzone święta spółdzielczości, wspólnie obchodzone święta 1 maja, obchodzone jakieś kolejne posadzenie drzewek w osiedlu, żeby zazielenić teren. To jest cały czas teren budowy. Wszystkie te działania, one zarówno te, które polegają na wyborze delegata klatkowego, opiekuna tam bloku, opiekuna kolonii i tak dalej, one są wszystkie formą testowania takiej demokracji bezpośredniej, a z drugiej strony formą wypracowania pewnych rytuałów, które mają właśnie ten charakter wspólnotowy. Jeśli one są rytualne właśnie, czyli powtarzalne, z pewnym scenariuszem, to bardzo jest o wiele łatwiej nam w nie wchodzić, bo nie musimy tak mocno jakby się uzewnętrzniać osobiście, tylko odgrywamy po prostu pewne role jako spółdzielcy, lokatorzy, mieszkańcy i tak dalej. I w ten sposób też socjalizowało się dzieci w tym osiedlu do nowych ról. W związku z tym te dzieci bardzo ochoczo brały udział w różnego rodzaju pochodach, bardzo ochoczo brały udział w organizowaniu ogródków działkowych, sadziły właśnie warzywa, sadziły owoce, potem z tych owoców i warzyw w przedszkolu korzystały, zbierały te owoce i warzywa, wspólnie gotowano z tego posiłki. Całe te urządzenia, ta oprawa, te urządzenia społeczne, one się składały ze żłobka, przedszkola, gimnazjum, które były instytucjami laickimi. No, po prostu wtedy Ministerstwo Edukacji i Oświecenia Narodowego było bardzo mocną oprawą religijną, katolicką. Natomiast tutaj postanowiono, że ta cała edukacja będzie edukacją świecką, zgodnie z tym, że no, spółdzielnia nie może być neutralna, ona ma te lewicowe, socjalistyczne, tą socjalistyczną podbudowę. I w ten sposób jakby była takim gruntem, który uzasadniał po prostu te wszystkie działania budowania wspólnoty. Myślę, że w tym kontekście w ogóle coś takiego jak celebracja codzienności i jakby wynoszenie właśnie takich codziennych czynności na coś, co jest w ogóle warte uwagi i
omawiane, jakby planowane i wspólnie robione, no to jest, wydaje mi się, coś, czego jakby w tej chwili kompletnie nie mamy. Być może obchodzimy jakieś święta albo jakieś wydarzenia wspólnie i wtedy staramy się być wspólnotą, ale czegoś takiego jak... No myślę, że w ogóle straciliśmy trochę zainteresowanie taką z życiem codziennym, zwykłą codziennością. Ale mówisz o dzieciach i myślę, że taka instytucja szkoły jest dla nas dobrze rozumiana i myślę, że jakby nadal to działa w ten sposób, że wokół szkół tworzy się jakieś wspólnoty. Ale co z tak zwaną edukacją dorosłych? Czy tam były jakieś instytucje, które właśnie znowu tych dorosłych starały się trochę w pewien podobny sposób kształtować? No z edukacją dorosłych oczywiście jest cały rozbudowany system instytucji, ale zatrzymam się jeszcze przy dzieciach, bo sprawa no dzisiaj chyba nie jest taka oczywista, dlatego że dzieci dzisiaj nie edukują się tam, gdzie mieszkają. Znaczy bardzo często są wożone na drugi koniec miasta. W związku z tym jakby nie partycypują w tym życiu osiedlowym, ponieważ nie znają tych dzieci z osiedla. Jest taki znakomity tekst Karoliny Wilk w Przekroju, weź się podziel. I ona wspomina jakby te swoje czasy, no ona jest moją rówieśniczką. I ona wspomina te czasy bycia na podwórku, kiedy się po prostu spędzało czas na podwórku z rówieśnikami, właśnie wtedy to była taka wspólnota. I ona też, to były właśnie te wielkopłytowe bloki osiedla, bardzo zróżnicowane klasowo, prawda? I nikomu wtedy ta różnorodność klasowa nie przeszkadzała, było dziecko robotnika, było dziecko kucharki, dziecko tam górnika, lekarza, prawnika, to się w ogóle, to się kompletnie nie liczyło, bo po prostu świetna zabawa, bo było bardzo dużo dziwnych urządzeń na podwórku. Tam życie osiedlowe do pewnego stopnia było zorganizowane, no w tym sensie, że był żłobek przy szkole i gimnazjum, w związku z tym te dzieci po prostu wzrastały razem w tych edukacyjnych instytucjach. I potem stawały się po prostu, te przyjaźnie zostawały, tak? Ci mieszkańcy tam zostawali, te przyjaźnie zostawały na długie, długie lata. Wyobrażam sobie, że pierwsze pokolenie mogło mieć takie poczucie pionierskości, ale już kolejne pokolenia po prostu reprodukowały te wzory, które ich rodzice nabyli jako zupełnie nowe. W związku z tym to musiało być rzeczywiście niesamowite doświadczenie. Te szkoły też były niesamowicie pionierskie, ponieważ w latach 30. wchodziły dopiero, w ogóle wymyśliła w latach 20. swoją metodę Mario Montessori, a już oni w latach 30. implementowali do gimnazjum i do przedszkola tą metodę Montessori. Uczniowie do nauczycieli mówili po imieniu, dzielili się kanapkami, podczas długiej przerwy wyciągano kanapki na wspólny stół i po prostu się częstowano, więc jakby to poczucie takiej społecznikowskiego zaangażowania, znoszenia różnic było rzeczywiście niesamowite. Natomiast był cały zespół takich instytucji edukacyjnych poświęconych edukacji dorosłych. Ona musiała być z bardzo wielu względów. Po pierwsze, były część mieszkań, które były budowane na początku, pierwsze 3-4 kolonie, były budowane, to były mieszkania dosyć duże, 60-70-metrowe, ponieważ wyobrażano sobie, że ci chłopi ze wsi do miast, którzy będą migrować, będą chcieli całymi rodzinami. W związku z tym to były duże mieszkania z dużym salonem, taką główną izbą. Okazało się, że nie było stać robotników na te mieszkania i tam do tych mieszkań trafiali inteligenci z służbą, czyli z służącymi. Założenie było takie, że żyjemy z pracy własnych rąk i mózgów, czyli sami żyjemy z pracy wytwórczej i nie wyzyskujemy innych. W związku z tym było to niezgodne z ideą
spółdzielczości socjalistycznej, w związku z tym był zakaz posiadania służących. Więc te służące nagle traciły pracę, tak, jako służące. No więc trzeba było te służące po pierwsze wyedukować. Trzeba było im zapewnić, był taki hotel dla służących, przejściowy hotel, dopóki nie znalazły pracy. Nie można ich po prostu było, no ci aktywiści nie chcieli ich na bruk wyrzucać. Więc był hotel dla tych służących i pierwsze momenty edukacji. Mogło się na przykład okazać, że one były analfabetkami, że nie umiały czytać, nie umiały pisać. Miały kursy z prawa ubezpieczeń społecznych, miały kursy z prawa pracy, szukały pracy, więc były zatrudnione w właśnie... Robiło to wszystko koło czynnych kooperatystek, czyli właśnie tych bardzo aktywnych zawodowo i społecznie i politycznie kobiet. Kooperatystki, no właśnie jak sama nazwa wskazuje, one bardzo silnie współdziałały z różnymi instytucjami i prowadziły takie szkolenia czy takie kursy uspołeczniające, uświadamiające też o prawach kobiet. I w związku z tym te służące bardzo szybko nabierały takiej świadomości obywatelskiej i znajdowały pracę na przykład w gospodzie spółdzielczej, która była na terenie osiedla WSM-owskiego, znajdowały pracę w pralni spółdzielczej, znajdowały pracę w sklepach, w żłobkach, w przedszkolach, jako pomoc kuchenna, jako panie sprzątające i tak dalej. I były normalnie zatrudnione, nie były służbą, tylko po prostu były pracownicami, były zatrudnione. Ale też w książce piszesz, czy cytujesz wiele właśnie takich trudności, bo tak rozmawiamy, czy opisujesz te działające, czy jakby te idee wdrażane w życie. Ale jeżeli mamy się trochę też czegoś z tego nauczyć, to właśnie jakie były problemy w rozwijaniu tego, jakie były reakcje na to, to nawet właśnie w kontekście wprowadzania takiej emancypacji kobiet, którą też nawet na poziomie architektonicznym od nowa wymyślała w zasadzie Barbara Brukalska, począwszy od projektów kuchni. Możesz też powiedzieć właśnie coś o tej stronie... Jak to nie działało. Tak. Jak to nie działało. Innymi słowy. No tak. Jedną z ofiar na przykład właśnie likwidacji służby domowej były same służące, które bardzo mocno się buntowały. Jest tutaj taki właśnie, w tej książce jest taki cytat z życia w WSM, biuletynu informacyjnego, takiego comiesięcznego. Służąca pisze list do redakcji, w której żali się, że no to jest coś, w to się w ogóle jakieś porządki pomieszały i że o, tutaj te wszystkie panie to nagle chcą mieć prąd, gaz i w ogóle dzieci wysyłają do ochronki, a ona w zasadzie traci pracę. No i właśnie tutaj cały ten proces edukacyjny, jakby ona nie chce tego procesu edukacyjnego przejść. Oczywiście my nie wiemy dzisiaj, jakie są losy tej służącej, która tego procesu edukacyjnego nie chce przejść. Ale również w związku z tym, że jest gospoda spółdzielcza, czyli tak naprawdę, no... Z jednej strony pozbywamy się służących, a z drugiej strony te inteligenckie kobiety pracują. I co mają zrobić, jak nie mają służącej? No i WSM wymyśla właśnie gospodę spółdzielczą, czyli stołówkę, która serwuje śniadanie, obiady, kolacje. Jest spółdzielcza, wobec tego tania, więc można kupić tam no po prostu wszystko. Można zamówić do domu, można wskazać dietę i tak dalej, i tak dalej. I to sprawia, że Brukalska, architektka WSM-owska, zaczyna projektować malutkie mieszkania, w których kuchnia jest w zasadzie bardzo symboliczna, czyli jest bardzo mała. Ona ma służyć tylko do tego, żeby zaparzyć herbatę, zrobić kolację ewentualnie na szybko, ale jakby też rozpisuje tą kuchnię na wzór kuchni frankfurckiej, w której też lansuje pewien nowy, wyemancypowany styl życia. I okazuje się, że ta kuchnia gdzieś jest na obrzeżach, że jest jakiś tak zwany duży pokój, jest sypialnia, jest ta kuchnia
zupełnie tak na obrzeżach tego mieszkania, że ona nie pełni takiego centralnego punktu i to się bardzo robotnikom nie podoba. To znaczy oni nie traktują, znaczy nie kupują tego stylu życia, oni go po prostu nie chcą przyjąć, tak? W związku z tym pojawiają się te takie okna do wydawania posiłków, potem są w ogóle wyburzone te ściany. Próbuje Brukalska takiego współprojektowania architektonicznego, dlatego że widzi, że te kuchnie się kompletnie nie przyjmują, że jednak kuchnia jest jakimś centralnym elementem. Ale też są inne porażki edukacyjne na przykład. Okazuje się, że żoliborskie dzieci, WSM-owskie dzieci, to są dzieci, które oczywiście potrafią się dzielić, potrafią współczuć i tak dalej, ale mają totalne poczucie wyższości wobec wszystkich innych. To są dzieci, które mają poczucie, że zostały, nawet jeżeli są dziećmi robotniczymi, to się wyrwało z tego robotniczego kręgu, ponieważ zostały wyedukowane przez najlepszych profesorów w Polsce, dlatego że na osiedlu WSM-owskim mieszkali Maria i Stanisław Asoscy, mieszkali historycy z Uniwersytetu Warszawskiego, mieszkali naprawdę no, taka śmietanka intelektualna, która gdzieś tam z tymi dzieciakami w tych bibliotekach, czytelniach, wspólnych odczytach się spotykała. I oni trochę mieli, te dzieciaki miały trochę świadomość takiego inteligenckiego zarażenia. W związku z tym no, pojawiały się w takich dyskusjach o edukacji WSM-owskiej informacje o tym, że te dzieci trochę nie do końca na przykład szanują pracę fizyczną, że nie do końca, że mają takie poczucie wyrwania się właśnie z tego robotniczego środowiska, że nie do końca potrafią je uszanować, że mają takie poczucie elitarności. I w konsekwencji można by było powiedzieć, że ten projekt edukacyjny, on nie do końca jakby się powiódł, no w tym sensie właśnie, że, no, że tutaj gdzieś to zawodzi, tak? Że nie da się tego nowego człowieka w ten sposób wyedukować. Natomiast edukacja dorosłych, ona też nie zawsze kończyła się fortunnie, dlatego że były kluby dyskusyjne, bardzo chciano uświadamiać tych ludzi. Z jednej strony oni nie chcieli przychodzić na te spotkania, więc się pisało, redakcja była taką tubą, prawda, zarządu i tych wszystkich intelektualistów, że chodźcie na zebrania, przychodźcie, mała jest frekwencja, prawda, i tutaj taka mowa zwierzchnia, która miała właśnie namawiać ludzi do uczestnictwa w różnego rodzaju odczytach i spotkaniach. A z drugiej strony, jak już się pojawiły ci ludzie na spotkaniach, to bardzo często kończyło się tam po prostu karczemnymi awanturami. Dochodziło do różnego rodzaju potem sądów koleżeńskich, przeprosin na łamach życia w WSM i tak dalej, dlatego że te dyskusje, one nie były jałowo ideologicznie, tak? One po prostu dotyczyły, no, na przykład problemu nacjonalizmu, tam zbliżał się faszyzm w Niemczech, więc we Włoszech, więc jakby te dyskusje były bardzo, bardzo gorące. Rola socjalizmu, na ile socjalizm ma być narodowy, na ile nienarodowy, na ile jest kosmopolityczny, prawda? No, jak się rozmawiało o nowym ustawodawstwie, no to też po prostu nie dało się tego jakby napięcia w taki kulturalny sposób rozładować, w związku z tym były takie, ale wydaje mi się, że jakbym dzisiaj na to popatrzyła, to jest po prostu taka żywa demokracja, to jest taka demokracja agoniczna, w której konflikt jest jakby nie stanem, który trzeba znieść, tylko stanem, w którym się cały czas pracuje, no w demokracji się pracuje z konfliktem. Nie wiem, może są jakieś pytania, bo... Moje pytanie jest, czy taka w zasadzie refleksja,
Co możemy zrobić z tym historią? Właśnie na przykład z tym, co Pani wspomniała, że te osiedla, mimo że były budowane dla najbiedniejszych, no to jednak skończyło ostatecznie w rękach prywatnie zamożnych, a dzisiaj w ogóle jest, no już wydaje mi się, jednym z takich najdroższych miejsc, ta kolonia, do mieszkania, że jakby te następne zamierzenia przeniosły się tutaj na koło w formie takich mieszkań trochę mniejszych, o niższym standardzie, czyli właściwie no tak wracając do tej korzystania w przyszłości, to co, czy jest jakaś refleksja na ten temat, co Pani sądzi właśnie w dobie dzisiaj też takiego kryzysu mieszkaniowego i potrzeby między innymi tych mieszkań socjalnych, których się nie buduje. No właśnie, ich się nie buduje. Mamy proces nieustannej wyprzedaży mieszkań komunalnych, całego mienia komunalnego, którego miasto chce się pozbyć. Mamy upadek w ogóle idei spółdzielczości, która, no spółdzielczość, ona siłą rzeczy, po prostu to jest jej natura, że ona ma być oddolna, że są spółdzielcy, którzy zakładają spółdzielnie, wybierają sobie spośród siebie zarząd, wybierają sobie zarządcę i wspólnie decydują, nie liczy się ilość wkładu i przekładana na ilość głosów, tylko każdy spółdzielca ma jeden głos. I to jest tak jak z udziałowcami w spółce, im więcej masz udziałów, tym więcej głosów. I my dzisiaj odchodzimy od tej idei spółdzielczości. To po pierwsze. Po drugie, ona została oczywiście skompromitowane przez to, że spółdzielczość została zawłaszczona przez państwo po II wojnie światowej. W zasadzie od czasów 1948 roku. Ona została zawłaszczona przez państwo i po prostu była nadzorowana państwowo, co takim mamy taki skrzywiony obraz, prawda, tego dozorcy anioła w alternatywy 4, tak? To w zasadzie taki wizerunek właśnie spółdzielni mamy. Dzisiaj mamy do czynienia z czymś, co się nazywa kooperatywami mieszkaniowymi. Świetnie o tym pisze Agata Twardoch w książce System do mieszkania. Ona opisuje właśnie różnego rodzaju kooperatywy mieszkaniowe, wskazując na to, że ten ruch do wspólnego zamieszkiwania, ten taki wewnętrzny ruch dosąsiedzki zaczyna być coraz bardziej aktywny. Bardzo wiele wobec kryzysu mieszkaniowego i nowego budownictwa, bardzo wiele na przykład przestrzeni, które są przestrzeniami prywatnymi, my musimy jakby mieć w taki bardzo prywatny sposób dla siebie intymny, zagospodarowany, a okazuje się, że można bardzo wiele rzeczy zrobić poprzez wspólne przestrzenie, poprzez przestrzenie kooperacji, relacji, wspólne rowerownie, wspólne, prawda, jakieś przestrzenie, no po prostu, w których ten czas można spędzać razem, a nie trzeba mieć w każdym mieszkaniu oddzielnego pokoju, na przykład na siłownię. Więc jakby ta idea współdzielenia przestrzeni jest tutaj niezwykle istotna. To, o czym tutaj jeszcze nie rozmawiałyśmy, to, że w modernizmie i w przekonaniu tych architektów modernistycznych oni mieli takie poczucie, że za pomocą przestrzeni jednak można do pewnego stopnia modelować relacje społeczne, że przestrzeń wpływa na relacje społeczne. I my dzisiaj troszeczkę o tym zapominamy, jak się popatrzy na to, jak się dzisiaj buduje osiedla, to one nie sprzyjają właśnie takiemu zadzierzganiu więzi, nie sprzyjają temu, żeby właśnie gdzieś wspólne przestrzenie no, się wytwarzały. Ale też ja bym widziała, znaczy myślę sobie tak, jakby dzisiaj tacy aktywiści mieli założyć taką spółdzielnię, to pierwszy proces, w którym uczyliby ludzi, współczesnych ludzi mieszkać, to nie byłby oczywiście proces higieniczny, tam prania i tak dalej jak wtedy, tylko po prostu bycia razem. Właśnie, bo pod tym względem wydaje mi się, że problem dostępnego cenowo mieszkalnictwa to jest jakiś taki problem, na który może mamy rozwiązania, ale nie mamy systemu, żeby je wdrażać, ale jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jakby to mogło wyglądać w bardzo prosty sposób. W sensie te aspekty finansowe stanowią taką część naszego życia, że wszyscy wiemy, że
ktoś tam mógłby wziąć tani kredyt, coś, co by się spłaciło i mamy to w Excelu. Natomiast jak tworzyć wspólnotę, też nawet w kontekście nie tylko różnic klasowych, ale też kulturowych, kiedy pojawia się migracja, kiedy no, trochę brakuje nam tego, czy brakuje nam jakiejś formy porozumienia i wytwarzania tej wspólnoty takiej lokalnej, no to właśnie te narzędzia z WSM-u Żoliborza akurat są dla mnie właśnie pod tym względem bardzo ciekawym eksperymentem. Owszem, nie powiodło się to do końca finansowo, bo nie wiem, tam wiem, czy pół na pół było tylko mieszkań robotniczych w stosunku do inteligenckich, ale takie rzeczy, na przykład jak pensjonat dla kwiatów albo sanatorium dla kwiatów, uważam za przepiękne rozwiązania, które nawet na takim małym poziomie są w stanie wytwarzać relacje międzyludzkie. I trochę też zastanawiam się w takim razie, bo przeczytałaś chyba wszystkie numery życia WSM-u. Czy, no właśnie, czy jakieś tam, czy uważasz, że na przykład to było jednak dobre narzędzie, czy jednak to było narzędzie tylko komunikacji w jedną stronę, czy w ogóle takie narzędzia odgórne można właśnie w ten sposób prowadzać, ale właśnie ciekawi mnie samo to pismo. Życie w WSM było miesięcznikiem. Ukazywało się, no wiadomo, jak miesięcznik raz w miesiącu. I to był kompletny odlot. Drodzy Państwo, po prostu ten materiał empiryczny to był naprawdę kompletny odlot. Polecam wszystkim, one są zdigitalizowane. Więc można, nie wychodząc z domu, siedzieć w archiwum i przeglądać życie w WSM. I to była z jednej strony oczywiście wobec tego, że po pierwsze spółdzielnia, po drugie demokratyczna, po trzecie eksperymentalna i pionierska. W związku z tym tam każdy grosz był rozliczany na oczach mieszkańców. I życie w WSM cały czas informowało o tym, co było wydawane, na co było wydawane, były statystyki, były rozliczane pieniądze, wpłaty, wypłaty, zakupy i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby a też były wydawane znakomicie zachowane roczne sprawozdania. Co wybudowano, za ile materiałów i tak dalej. To po pierwsze. Po drugie było taką tubą propagandową, można by było powiedzieć, no właśnie tych ideowych założycieli, którzy cały czas starali się o tą kulturę zamieszkiwania, o to dobro sąsiedzkie i cały czas powtarza się, że idea spółdzielczości jest taką ideą, w której po prostu to wszystko nie jest nasze w sensie jakimś państwowym, ogólnopaństwowym, tylko nasze, naszej wspólnoty. W związku z tym odwoływano się nieustannie do idei współodpowiedzialności, ale także do no właśnie takiego szacunku dobrosąsiedzkiego. Mówiono też o tym, że mieszkanie jest prawem, że to nie jest towar, to jest po prostu prawo, prawo do godnego życia i należy z tego prawa umieć korzystać. I oczywiście zdarzały się, tak jak tutaj mówiliśmy, opresyjne kontrole, zdarzały się takie karcące, prawda, komunikaty, w którym na przykład komunikuje się, że tam jakiś lokator spuścił psa, nie dopilnował i tak dalej, pies tam postraszył dzieci albo zabrudził podwórko i w związku z tym ten lokator zostaje obciążony karą finansową tam za coś. Albo że na przykład dziecko tego i tego lokatora pobiło jakiegoś innego dzieciaka i normalnie to były takie komunikaty, prawda, opresyjne. Ale z drugiej strony mieszkańcy na te komunikaty odpowiadali. To było takie forum, naprawdę forum wymiany myśli. Na przykład na to, że tam właśnie ci chłopcy się pobili i tak dalej, odpowiedziała jedna z lokatorek, że to jest piętnujące, że nie wolno tak tych dzieci, prawda, jakby piętnować, że takie spory załatwia się inaczej, że niekoniecznie na forum publicznym, w comiesięcznym biuletynie i tak dalej. Więc w związku z tym jakby te dyskusje, one bardzo są żywe
Ja sobie na przykład śledziłam bardzo, na przykład była dla mnie jakaś kontrowersyjna wypowiedź jednej z mam, na przykład, która, jednego z rodziców ucznia właśnie z tego gimnazjum. I zastanawiałam się, czy życie w USM jakoś na to odpowie, no bo to niby sprawa gimnazjum, może nie do końca takiej samej spółdzielni. No i okazuje się, że po trzech numerach była odpowiedź, prawda, i można było to śledzić. Więc widać, że życie w USM pełniło naprawdę było realnym forum mieszkańców. Też ja nie umiem dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, na ile te odpowiedzi albo same wypowiedzi, listy do redakcji były cenzurowane, na ile były selekcjonowane, na ile to był jakoś tam kontrolowany proces. Nie umiem tego oczywiście powiedzieć, ale tą dyskusję bardzo żywą widać. Widać też taką naprawdę troskę o to, żeby te więzi sąsiedzkie były naprawdę bardzo, bardzo trwałe. No i w związku z tym ci mieszkańcy naprawdę mocno, ja sama nie wiem, czy mnie dzisiaj byłoby stać na przykład jako rodzica na to, żeby czasowo tak się mocno angażować w życie osiedlowe moich dzieci. To wymagało naprawdę dużego zaangażowania. Ja mam pytanie dotyczące pewnych pojęć, jak tutaj mówimy o mieszkaniach dla najbiedniejszych. Kiedy zaczął się w ogóle to ramowanie tematu spółdzielczości USM-owskiej, czy w ogóle spółdzielczości jako mieszkań dla najbiedniejszych? Bo patrząc po tym osiedlu, mieszkania, które już tutaj były nazywane jako substandardowe, one były standardowe, one były ramowane jako przeznaczone dla robotników, dla elity robotniczej, bo segmentacja robotników była bardzo wyraźna. Był robotnik niewykwalifikowany, robotnik wykwalifikowany, była elita, czyli też była praca ze specyficznym zasobem ludzkim, brzydko mówiąc, używając tego języka neoliberalizmu, który zostało padł. Czy ta rama, o której tutaj mówią panie, czy pani też nie dam książki na tyle, czy ta rama mieszkania najbiedniejszego jest tą ramą współczesną, czy jest ramą, która już pojawiała się w miesięczniku, tak? Że mówimy o tym, że dla najbiedniejszych, czy to jest ta kalka już dzisiejsza? Te kategorie, które się pojawiały w modernizmie, kategorie, których używali architekci i cała międzynarodowa organizacja reformy mieszkaniowej, oni się posługiwali kategorią mieszkanie najmniejsze albo mieszkanie społecznie najpotrzebniejsze. Czyli to nie było ubodzy, nieubodzy, tylko mieszkanie najmniejsze, mieszkanie społecznie najpotrzebniejsze. W związku z tym to mieszkanie, ono musiało się składać, no miało po prostu ten swój standard. Oczywiście jak na przykład Cyrkusowa próbowała projektować osiedla na Rakowcu, to tam na przykład robotnicy mówili, nie chcemy żadnej kotłowni, nie chcemy tam centralnego, zróbcie nam piece. I ona mówiła, nie, piece nie, bo to będzie niehigieniczne i niedobre dla was. Poza tym będzie ekonomicznie taniej, jak będzie jedna kotłownia. Oni mówili, to nie chcemy toalet, jedna toaleta na korytarzu. I ona jakby tą toaletę, tą ubikację traktowała jako niemalże postulat polityczny, że ta toaleta w mieszkaniu po prostu musi być. Tak, w związku z tym jakby sami architekci uznali, że to minimum mieszkaniowe musi wypełniać określony standard. Ja teraz nie umiem powiedzieć, ale wydaje mi się, że chyba 21 metrów albo 24 metry kwadratowe musiały być. Każde pomieszczenie musiało mieć okno, musiało być wentylowane. Nie można było po prostu budować mieszkań bez pomieszczeń bez okien. Więc rzeczywiście no, tam była kwestia materiałów i tak dalej. Natomiast odpowiadając na pana pytanie, oczywiście rzeczywiście jest tak, że no, nie wszystkich robotników było stać na mieszkanie spółdzielcze. Dlatego, że ten wkład, pomimo tego, że te kredyty były, to one jednak nie były na preferencyjnych warunkach, dlatego że państwo sanacyjne nie dokładało, nie zabezpieczało spółdzielni. Więc Teodor Teplitz wziął kredyt komercyjny z włoskiego banku, ponieważ jego brat był prezesem banku Italiana.
I on wziął komercyjny kredyt, w związku z tym, żeby spłacić, składki członkowskie do spółdzielni były dosyć wysokie i nie każdego było stać na to, żeby ten wkład mieszkaniowy włożyć. W związku z tym bardzo wielu robotników na przykład korzystało z pomocy pracodawcy, no ale to już był na przykład taki pracodawca, który był majętny, zasobny i miał wykwalifikowanych pracowników, jak pan mówi. Natomiast niewykwalifikowani robotnicy rzeczywiście jakby, no ten problem ich w tym czasie nie dotyczył. Potem tak, po II wojnie, no bo, ale to już szło odgórnie. No tak, tu się jeszcze pojawiają jakieś informacje dotyczące stawek za metr kwadratowy i to też w jakiś sposób odpowiada na to pytanie, bo rzeczywiście no, piszesz, kogo na które mieszkanie mogłoby stać i chyba tam jest wspomniane, że dopiero na Rakowcu tak naprawdę pojawiły się takie mieszkania dostępne dla tych niższych klas robotniczych. I to też ze względu właśnie na gorszy standard architektoniczny, do pewnego stopnia pewnie. Jeszcze wracając do tego pytania, jakby co możemy wynieść z tego przykładu, z tej zrealizowanej utopii, to właśnie ciekawi mnie to, jakby jakie ty wnioski wyciągnęłaś z przeanalizowania tego i przebadania tego, komu te wnioski mogą posłużyć i w ogóle jako badaczka w jaki sposób odnosisz się jakby właśnie do praktykowania wyników twoich badań, w jaki sposób, czy jakby to, cała ta analiza, która tu jest przeprowadzona, ma jakiś praktyczny wymiar. Myślę, że praktycznym wymiarem, tu jest dowód tego praktycznego wymiaru, jesteście Państwo dowodem, że nasz, sam temat i problem mieszkaniowy i właściwie tego, że miasto jest jakimś procesem, w którym my sami uczestniczymy, to już jest dla mnie najbardziej praktyczny wymiar, że mamy świadomość tego, że miasto jest pewnego rodzaju nie tylko zurbanizowaną przestrzenią, ale też procesem po prostu, w którym my, no żeby urządzić to miasto, musimy się do niego podpiąć, musimy do niego należeć, musimy jakoś się z nim identyfikować. Na ile to jest zrealizowana utopia? Znaczy ja bym jeszcze wróciła może do tego wątku, w którym chciałabym powiedzieć o tej kulturze zamieszkiwania i tego właśnie naszego współbycia, czy no właśnie współzamieszkiwania. Dlatego, że sprawa ona, tak jak powiedziałaś w Excelu, ona może w Excelu jest prosta, ale mi się wydaje, że jakby dla mnie głównym takim hasłem, które wynoszę z tej historii żoliborskiej jest to, że była grupa aktywistów, którzy umieli upomnieć się o mieszkanie jako prawo. Że my dzisiaj naszym prawem do miasta jest prawo do posiadania mieszkania. A mieszkanie dzisiaj się traktuje jako towar i to towar, którego cena nieustannie rośnie. To z kolei rodzi pytanie, do kogo należy miasto. Czy miasto należy do korporacji, które wykupują grunty i w związku z tym ceny gruntów rosną i w związku z tym ceny mieszkań rosną? Czy mieszkanie należy do mieszkańców? Czy miasta należą do mieszkańców? Czy wyobrażamy sobie miasta, które składałoby się tylko z banków, biur, korporacji? Czy miasto jest po prostu pewnego rodzaju takim obywatelskim polis, w którym no właśnie my zamieszkujemy i wypełniamy naszymi stylami życia. I dla mnie w zasadzie no, ta opowieść żoliborska jest właśnie o tym, że ona jakby trochę przywołuje to hasło Henri'ego Lefebvre'a, że musimy w końcu upomnieć się o nasze prawo do miasta, czyli prawo do swobodnego kształtowania miejskich stylów życia, do życia wśród zieleni, wśród dobrych sąsiadów,
A dzisiaj naprawdę trudno myśleć o stosunkach dobrosąsiedzkich i współdzieleniu przestrzeni i o takiej sytuacji, w której przestrzeń jakoś ma inicjować cokolwiek, kiedy każdy centymetr naszego mieszkania jest okupiony 30-letnim kredytem. I trudno nam się dzielić tymi metrami z innymi obcymi ludźmi. W dodatku dla każdego jest to, znaczy wyobrażam sobie, że to jest po prostu gigantyczne obciążenie i to prawo własności, święte prawo własności w kapitalizmie jest tak ogromne, że ono w zasadzie nam jakby przysłania te stosunki dobrosąsiedzkie, więc no chciałabym, wyobrażam sobie, że jeśli ta książka miałaby trafić właśnie do aktywistów, a wydaje mi się, że trafia, to historia żoliborska byłaby historią o prawie do mieszkania poza własnością, właśnie spółdzielczą, poza tą prywatną własnością na rzecz tej spółdzielczej i historią o tym, jak można budować miejskie style życia. Oczywiście to się nigdy nie odbywa tak utopijnie, gładko, bez konfliktów. Zawsze to jest jakiś proces negocjowalny, i zawsze bardzo trudny, i zawsze eksperymentalny. Nie wiem, czy odpowiedziałam na to pytanie. Ja też po prostu się zastanawiam, czy trochę po tej pandemii, z powodu której też wiele osób przeszło do pracy z domu, ja na przykład jestem taką osobą, że bardzo dużo moich rytuałów, kontaktów społecznych opierało się właśnie na tym miejscu pracy, którego teraz nie mam. Jak wyobrażam sobie życie na tym Żoliborzu, no to jakby wyobrażam sobie te rzeczy, których teraz na przykład mi brakuje, bo właśnie nie mam całej tego rytuału pracy, czy właśnie osób, czy lunchy, no nie wiem, jedzenia z wspólnego, czegokolwiek. I że jednak to, że na Żoliborzu to nie było zbudowane właśnie wokół pracy, pomimo że no jednak miało być to osiedle robotnicze, tylko wokół tej codzienności, to jest dla mnie jakby takim dużą wartością, ale jakimś też marzeniem. No tak, też ten problem takiej codziennej, rytualnej bytności na osiedlu, tam mam wrażenie, że został jakby tak fajnie rozwiązane, no bo dzisiaj jak widzimy nowe osiedla, które są na przykład, nie wiem, w polu kukurydzy postawione albo bez dróg dojazdowych, to są bolączki naprawdę współczesnego miasta, ale ja już nie wspominam o tym, że myślę, że pokolenie mojego dziecka już będzie myślało o tym, że coś takiego jak żłobek, przedszkole, dom kultury na osiedlu, to jest w ogóle utopia. No ja jeszcze tego doświadczyłam, ale... Teraz tego doświadczamy. No ale właśnie my teraz tego doświadczamy. Gdzie są te wszystkie urządzenia społeczne właśnie? Żłobek, przedszkole, szkoła, dom kultury, nie wiem, właśnie jakaś czytelnia, biblioteka, prawda, jakiś klub, gdzie się można spotkać. To są te wszystkie instytucje, znaczy nie ma po prostu życia osiedlowego bez instytucji, nie ma. I te wszystkie instytucje, proszę pani, właśnie są na Starym Żoliborzu. Natomiast po drugiej stronie ulicy, która oddziela nową część osiedla, w tej chwili wybudowano, a mieszkam w takim miejscu, absolutnie stoją tylko budynki. Więc myślę, że nasze relacje i nasze współżycie takie, prawda, to sąsiedztwo, ono się właśnie dlatego skurczyło, bo nie ma tych terenów, nie ma terenów. My się możemy spotkać, tak jak pani młoda osoba, w pracy na lunchu, ale nie ma już tego miejsca pomiędzy naszymi blokami, więc jedyne co, to wjeżdżamy do garażu i wyjeżdżamy do domu, koniec. Więc właściwie nie jest, może nie tyle nie jest nam to potrzebne, ale nauczyliśmy się niestety bez tego żyć i bardzo dużo z tego tracimy. Natomiast wszystkie te osoby mają coś takiego, taką potrzebę i przechodzą na nasze osiedla stare. I tam mają piaskownice, tam mają ścieżki, tam sobie chodzą, prawda? Czyli no, dzięki temu, że jeszcze są te stare
osiedlach, bo pani mówi o osiedlach. W tej chwili już nie ma osiedli, w tej chwili są tereny zamknięte, są takie getta. Oni tylko tam mieszkają i wychodzą, prawda? A w sobotę czy w niedzielę, nie wiem, czy gdzieś jadą, czy przychodzą sobie do nas po prostu świeżym powietrzem odetchnąć, czy zobaczyć kawał zieleni i stare drzewa. No bo tam też tego. No i innych ludzi też. Innych ludzi, prawda? Inne dzieci, innych ludzi, więc to myślę, że ta cena właśnie powierzchni zlikwidowała te społeczne osiedla. No tak, no ale to jest właśnie dlatego, że to mieszkanie jest towarem, nie? A nie jest właśnie tym dobrem wspólnym. Ja się chciałam z Państwem podzielić pewną opowieścią. Ja jestem mieszkanką Kolonii Czwartej, tego mieszkania, które było budowane dla dwóch rodzin, plus ta mikrokuchnia z przestrzenią wspólną. Współdzieli moja rodzina od 37 roku. Jest pierwsza kolonia, trzecia i czwarta. Także temat jest mi bliski, ale co chcę Państwu powiedzieć, bo ja jestem takim użytkownikiem na co dzień tej architektury i chcę opowiedzieć o takim zdarzeniu, które miało miejsce kilka lat temu, kiedy sąsiadki zresztą, które wynajmowały mieszkanie naprzeciwko, czy tam użyczone miały to mieszkanie od znajomych właściwie, wyszły z taką inicjatywą, właśnie jakoś zgromadzenia tych wszystkich osób, które właściwie chodzą tylko swoimi ścieżkami, mimo że, bo to jest największa kolonia z tych starych, 200 mieszkań na koło, prawda, ponad. I ugotowały garzą pydyniowej, wyszły ze stolikiem rozkładanym, powiesiły na każdej klatce ogłoszenie, że szanowni sąsiedzi, bardzo kolorowe były te ogłoszenia, szanowni sąsiedzi, zapraszamy nas na zupę, prawda? Dyniową. I przyszło bardzo dużo osób wtedy na to spotkanie. To taka jest mój komentarz też do tych nowoczesnych dzielnic, które wcale nie wykluczają też takich działań, jakby się uprzeć. Oczywiście WSM ma te wszystkie swoje, znaczy pozostałości, ja bym chciała powiedzieć, po tych wszystkich miejscach wspólnych, ale nagle tu się okazało miejscem wspólnym po prostu kawałek trawnika przed domem. Także to było niezwykłe doświadczenie, uważam, że to był historyczny moment. Autorem tego była zresztą Katarzyna Kucharska, która jest kuratorem teraz w Królikach z historykiem sztuki. Miała taki świetny pomysł. Uważam, to do tej pory uważam, że to żałuję, że nie mamy z tego zdjęć żadnych, bo to było naprawdę niezwykłe wydarzenie. Taki przełom, prawda? No tak, pytanie fajna historia, pytanie właśnie na ile, czy ma Pani rację, że dzisiaj przestrzenie pozwalają na to, no bo przecież wystarczy kawałek trawnika, tak, więc te przestrzenie pozwoliłyby na to. Ja myślę, że problem bardziej jest na tym polu, że nas już nic nie wiąże. Właśnie. To jest problem. Żeby znaleźć to, co nas wiąże, to jest bardzo trudne. Na przykład na WSM-ie tym starym to na pewno jest historia. Na pewno jest to, co jest stare, to nas łączy, bo to jest tak magiczne, że tak powiem, i tak jest magnetyczne, że jednak ludzie wracają do tego tematu. Ale w nowych osiedlach to nie wiem, jak jest. Myślę, że zupełnie inaczej. To wszystko zależy od tej przestrzeni jednak, od tych warunków historycznych. No, Barbara Brukalska, która była architektką, była też niezwykle wrażliwą architektką. Ona na przykład opracowała jakby te swoje pracowała nad tymi projektami z taką naprawdę kobiecą troską. I ona na przykład ukuła taki termin jako architektka, była też bardzo świadoma socjologicznie i ukuła taki termin jak uspołeczniony indywidualizm. Czyli jakby no właśnie to uspołeczniony jest tutaj bardzo ważne, że jakby oczywiście społeczność nie może, ta wspólnota nie może dominować nad jednostką, bo wtedy no, po prostu jednostka przestaje być sobą, a staje się częścią wspólnoty, ale ten indywidualizm też nie może iść w taką stronę, żeby właściwie no, zapominać o wspólnocie, więc ta kategoria uspołecznionego indywidualizmu, mi się wydaje, ona bardzo dobrze pracowała w jej projektach architektonicznych. Tu jeszcze chyba brakuje w tej dyskusji, tak? Te przejście miasto, mieszkanie jest dla mnie bardzo krakołomne, bo brakuje chyba tej całej idei utopii i jednak myślenia urbanistycznego, bo tutaj to zostało naprawdę chyba podstawowy bezpiecznik, który został wywalony w
Polsce w 90 roku, to jest uchwalenie urbanistów z projektowania miasta. I my tu cały czas czkawką tutaj się odbijamy do tego, że mamy mieszkanie i mówimy sobie o projektowaniu kuchni, wszystko fajnie, że mamy tutaj siłownię, tak. Zapominamy o tym, że projekty są trochę większe niż tutaj, przejście z jednego mieszkania na wspólnotę mieszkaniową. Na osiedle, dzielnice jest jednak projektem, który wymaga zbudowania całej infrastruktury otaczającej, której się nie da zrobić ruchami miejskimi, nie. Ani czymś takim, tylko to jest projekt ściśle polityczny i powołania odpowiednich instytucji umocowanych politycznie, prawnie, z tak silną legitymizacją, które... Ale no to zmienią prawo. Polityka polityką, ale przecież całe w tych środowisku mieszkaniowym oddano pod ten nadzór, że tak powiem, wykonawstwo wolnej, takiej niewidzialnej ręki rynku, tak? Tutaj wspomniano o tym skompromitowaniu idei spółdzielczości w czasach PRL-u przez oddanie pod nadzór państwowy. No jest jeszcze jeden etap przecież po 1989 roku takiego uwłaszczenia się pewnych grup, które zaczęły zarządzać spółdzielniami, tak? Takich nomenklaturą, tak? I wygaszenia zupełnie idei spółdzielczości, zamienia spółdzielni mieszkaniowych w przedsiębiorstwo, które ma zarabiać pieniądze, nie? Tak myślę. No tak, idea spółdzielcza nie miała być nastawiona na zysk, to po pierwsze. Po drugie, proszę sobie pomyśleć o tym, jak długo musieli walczyć moderniści o to, żeby było to minimum mieszkaniowe, żeby były te okna przewietrzone, dostęp do światła, świeżego powietrza, te 24 metry i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj buduje się tak zwane mikroapartamenty, które mają na przykład 9 metrów kwadratowych i to są cele. W czasach modernizmu to by nie przeszło. To w Polsce się buduje, przepraszam. Tak. Tak, w Polsce się buduje. Tak, tak. No ale to może, żeby już nie wpadać w narzekactwo, czy jakieś ja właśnie nie, właśnie nie. Przepraszam, to nie jest narzekactwo. To jest jakby to, co się dzieje, co musimy objąć tym krytycznym zmysłem i zacząć myśleć utopijnie. I wtedy tak. Dopiero widzimy, że nie możemy dać zgody na takie praktyki. No ale też rozumiem, że jakby ta książka opisuje sytuację, w której rzeczywiście ta utopia powstała jako alternatywa i była jakąś ideą wyobrażalną i dzięki temu mogła rzeczywiście zainspirować i osoby, i mieszkańców, żeby jakoś wspólnie kontynuować projekt tej utopii. I być może po prostu brakuje nam wyobrażenia takiej alternatywy bardziej konkretnie. Nie wiem, czy już mamy kończyć, bo mnie interesuje jeszcze jedna rzecz. Śmiało. Może już ostatnia, jakby odchodząca od tej książki, ale właśnie dotycząca twoich obecnych badań, czyli jak wdrażać ten praktyczny wymiar wiedzy, który też jakoś wynika z tej książki, wynika pewnie z pewnych myśli zawartych w tych książce. Ale dla mnie jest ciekawe o tyle, że też jakby chcielibyśmy w tym cyklu się nad tym zastanawiać, jaki może być praktyczny wymiar tego, że ta książka, no jakby wyprodukowanej tu wiedzy. Ja się teraz zajmuję czymś, co nasz zespół badawczy nazwał społecznym obiegiem wiedzy akademickiej, w skrócie SOWA. I ten zespół SOWA zajmuje się właśnie tymi społecznymi obiegami wiedzy, czyli próbujemy badać to, w jaki sposób humaniści, teoretycy akademiccy wychodzą ze swoją wiedzą do społeczeństwa, czy próbują być popularyzatorami nauki, blogerami, intelektualistami publicznymi, aktywistami. Jak wychodzi się z akademii do społeczeństwa i czy my jako naukowcy, jako badacze umiemy w ogóle uczyć się od społeczeństwa, żeby tą wiedzę potem w akademii wykorzystać. I inspiracją dla nas, przynajmniej dla mnie, dla członków naszego zespołu różne były inspiracje, ale dla mnie był właśnie Stanisław Ossowski, mieszkaniec
mieszkaniec WSM-u Kraśnickiego 20. To już nie WSM. 20 to ZUS. To ZUS. 16, tak. Właśnie tablicę mamy świeżo. Tak, wiem, właśnie wiem. No i on był dla mnie takim żywym przykładem akademika, socjologa, który uczestniczył w tym eksperymencie socjologicznym, objął go jakby takim intelektualnym patronatem, potrafił różne rzeczy sam bardzo mocno inicjować, co roku występował w takich przemówieniach pierwszomajowych do młodzieży, mówiąc o tym, żeby właśnie nie była grzeczna w myśleniu, była niepokorna, a z drugiej strony czerpał tą wiedzę z tego eksperymentu żoliborskiego i pisał znakomite teksty naukowe, dzieląc się ze studentami tą wiedzą. W związku z tym ten transfer wiedzy z osiedla do akademii i z akademii do osiedla był bardzo żywy. I wyobrażam sobie, że w ogóle taka jest rola humanistów, że ich rolą jest bycie zaangażowanym w świat społeczny. I no myślę, że ta książka też jakby otworzyła mi oczy. Wcześniej oczywiście, czy zawsze miałam jakieś takie duże zainteresowanie dla humanistyki krytycznej i zaangażowanej, ale zobaczyłam w tej postawie Osuskiego taką, no taką realność, że to jest możliwe. Tak? Oczywiście dzisiaj Akademia jest inna niż 100 lat temu była i też inaczej w ogóle jest postrzegane przez społeczeństwo, ale no właśnie stąd jest nasze pytanie badawcze, czy to się w ogóle dzieje, a jeśli tak, to w jakich formach. Więc ja mam nadzieję, że moja obecność tutaj, ale też obecność następnych pewnie gości będzie dowodem na to, że jednak akademicy wychodzą z tych swoich przepastnych półek z książkami. No i właśnie tu w temacie następnych gości to już możemy zapowiedzieć, że 8 lutego w środę tym razem będzie spotkanie o monografii w przejściu, na które zaprosiliśmy Dorotę Leśniak-Rylak i Marcina Wichę, redaktorów, którzy wybrali teksty z czasopisma Autoportret, które jest takim, powiedzmy, branżowo-popularno-naukowym pismem o przestrzeni i zebrali je w taką jedną logiczną całość i wydali taką jakby biblię tekstów o dobrej przestrzeni i mam nadzieję, że uda też się z nimi porozmawiać właśnie o tym, co z tą Biblią dalej mamy robić. Także myślę, że na dzisiaj już zakończymy i zapraszamy tego 8 lutego. To jakby jest trochę wcześniej w miesiącu, ale to dlatego, żeby zdążyć przed feriami. Dziękuję. Dziękuję Państwu bardzo.